No witam, witam moi drodzy. Tu kurczę, tyle oczekujących już jest. Powiedzcie panowie, jak tam mnie słychać? Czy jest wszystko ok? Czy podgłośnić trochę mikrofon, czy nie? Czy tak może zostać? No jest, ty też Wojtas widzę. Jest elegancko. No dobra. No to witam was moi drodzy. Powiem wam, że no kurczę, chyba te shorty zrobiły robotę, bo było chyba 60 osób oczekujących, także galancie. Gdzie piwko? Piwko jest tradycyjnie 1 na 100. Nie wiem, czy to światło akurat dobrze mi tutaj, bo tak mnie dziwnie oświetla, ale chustam już niech będzie, nie chce mi się wstawać. Dobra. Siemanko, siemanko, no witajcie, witajcie moi drodzy. No to co, otwieramy piwerko i zaczynamy live'a. Tam już widzę kolega bieg po harnasie do lodówki. Wracamy z awarii, Lucek. No Lucek dzisiaj miał pracowitą niedzielę. Jaki, gdzie to jest otwieracz? Siema Krzychu, siema, siema. Witajcie moi drodzy wszyscy razem i każdego z osobna witam. Miło mi, że poświęcacie mi tą chwilę i chcecie ze mną tutaj pobyć troszeczkę. Mam nadzieję, że dzisiaj nic nie odwalę i będę miał to okno czatu takie jak mam, bo ostatnio jakaś tam awaria była, ale jakoś tam dotrwaliśmy. Młody pije. Tak, młody pije, ale bezalkoholowe. W piątek byłem odebrać płytki na nową inwestycję i w ogóle byłem z kolegą, u którego będę robił tą łazienkę. Facet podjeżdża widlakiem, otwiera szybę i mówi: siemano młody do mnie. Czyli chyba faktycznie no te shorty robią robotę. Widziałem Paulinka tam z Wimu tutaj. Miło też, że wpadłaś w sumie. Się witała. O, Elwar, instalacje elektryczne. No to kolega tutaj może potwierdzić, jak tam pan z widlakiem nas przywitał. Siema młody. No dobra, słuchajcie moi drodzy, no to dobra, to nie będę już tutaj się witał z każdym po kolei, wybierzemy jakieś sobie pytanko, zaczniemy rozmowę. Ktoś tam pytał na samym początku, od razu odpowiem, bo to jest dosyć ciekawy temat. Jakiś tutaj widz chciałby zamontować maty kapilarne na płycie Ultrament i ją otynkować. I tylko że powiem ci tak, no to jakby jest nie do mnie pytanie, tylko wydaje mi się, że to musisz do producenta płyt budowlanych napisać. Tutaj akurat Paulina jest na czacie, to może się wypowie na temat płyt firmy WIM, bo akurat też na nich tam pracowałem. Bardzo podobny produkt, ale to mi się wydaje, że takie pytania to raczej do producentów danej technologii trzeba kierować, bo tak to ja, no wiecie, tam jeden mnie nazwał omnibusem, ale no jednak taką wiedzę techniczną, no to raczej tak do źródła trzeba kierować. Krzysztof, kładłeś kiedyś farmacel? Tak, kładłem, ale chodzi ci o płyty na sufity, ściany, na podłogi, bo to dosyć ciekawy też temat w sumie. O, jak was mogę prosić, od razu na samym początku tego live'a puśćcie łapkę w górę, jeżeli tylko możecie, bo 44 łapki są w górę, jest 350 osób na czacie, tak więc każdy niech dorzuci swoją cegiełkę do bujnięcia tego filmu. Tak więc jeżeli mogę was prosić, to łapeczka, bardzo będę wdzięczny, bo później ten live i tak zostanie, ale no łapek już pewnie ludzie nie będą dawać. Ktoś tam forma 689 pisze przy piwku jednak. Tak, ale to bezalkoholowe piwko. Także. Czyli taki grzeszek, ale wiesz, no taki nie do końca, wiesz jak jest, nie?
Wytrzyj kamerę. O, w mordę. Kamera tłusta. Dobra, już ogarniam. Sorry, mordeczki. Lepiej trochę? Chyba lepiej. W ogóle to muszę ogarnąć, żeby podłączyć może GoPro albo moją tą Sonówkę do kiedyś w końcu do tego kompa, bo tak to będzie lepszy widok. Nie, no faktycznie lepiej wyglądam niż tak zamazany. Bo tak to mikrofon mam, ale brakuje obrazu. I tak na tym Apple jest lepsza kamera niż wcześniej, co miałem laptopa, ale no trzeba by to może jakoś tam poprawić. Chusteczki przy kąpie. Nie, to ten sraj taśma. Taniej wychodzi, wiesz, i można generalnie więcej filmów obejrzeć, nie? Farmacel na podłogi, co o tym sądzisz? Wiesz co, nawet ostatnio też się mnie znajomy pytał, bo chciał sobie wyrównać podłogę na jakimś tam stropie drewnianym i gdzieś tam też wysyłał mi fotki, jakieś tam legary i tak dalej, i tak dalej. Właśnie doradziłem mu farmacel na podłogę na takie tematy, na podsypce keramzytowej, ale niestety już tam kupił płytę USB i tam jakieś kątowniki, jakieś tam kontrłaty, łaty i tak dalej, i tak dalej. Niestety trochę się spóźnił z pytaniem, ale generalnie uważam, że to jest bardzo dobra technologia. Odpowiednikiem farmacela jest z Rigipsa technologia Rigidur. Bardzo podobny system. Zamiennie żeśmy stosowali kiedyś tam właśnie w takich nietypowych inwestycjach, gdzie trzeba było odbudować podłogę, legary były nierówne, tam nie było gdzie ocieplenia wrzucić i tak dalej, keramzet też troszeczkę jakby poprawia też tą lambdę, także no fajna ogólnie technologia. I szybka przede wszystkim, tak? Czyli tam gdzieś można sobie tam ogarnąć w miarę szybko jakąś tam inwestycję. Czym szybciej i lepiej nakładać gładź według ciebie, agregat czy wałek? Oczywiście, moi drodzy, że agregat. No, tylko że wiadomo, że no, agregat no, to jest dużo kasy, tak, do zainwestowania. Jeżeli wałek, no to dwie osoby, tak. My jeszcze jak gdzieś tam pracowników miałem, no to żeśmy zawsze się dzielili tak, że po prostu jedna osoba ściągała, druga do pary była z wałkiem, wałkowała, no i tak po prostu sobie robiliśmy. Z agregatem można pracować sobie samemu i w niczym to nie przeszkadza. Fajnie się robi agregatem, tylko ja polecam Wam Marka 7 albo ewentualnie odpowiednika tam w Wagnerze, nie pamiętam tego symbolu. T-Max trochę taki inwestycyjny bardziej, taki no, na jakieś tam mega duże metry. Tą lancą po prostu niewygodnie się pryska, ale no, agregat robi robotę. Czy długo ci zajmuje formatowanie filmów z GoPro, ale formatowanie w sensie w programie, czy po prostu obróbka tych filmów, bo też nie rozumiem. Formatowanie. Nie wiem o co chodzi dokładnie. Witam. Czy miał Pan styczność z frezowaniem posadzki betonowej pod ogrzewanie podłogowe bez kucia całej powierzchni? Ja ogólnie nie robiłem na takiej robocie nigdy, ale ostatnio dosyć modny temat, zwłaszcza gdzieś tam w deweloperkach, gdzie ludzie zamiast grzejników właśnie przerabiają sobie właśnie na jakieś tam ogrzewanie podłogowe. Tylko że tu pojawia się kilka problemów, tak? Pierwszym problemem jest to, że te posadzki zazwyczaj gdzieś tam u dewelopera, nie chcę też generalizować, ale no, są czasami wątpliwej jakości. Ten miksokret to jest, no wiadomo, no, to nie jest beton z węzła, tak? Czyli po prostu no, jedna ekipa dorzuci więcej cementu, tak, druga mniej. Te posadzki są często niedogęszczone, u góry tam delikatnie zatarte, żeby jakoś to wyglądało, pod spodem wygląda to słabo. I teraz tak, jest takie ryzyko, że jeżeli wyobraźcie sobie, że jeżeli będziecie fazować taką posadzkę z miksokreta,
układać tam rurki, no to tak naprawdę potniecie ją, tak? No i teraz jakbyście chcieli na tym położyć płytki, no to musicie jakieś zastosować systemy takie no odcinająco, odsprzęglające, kompensacyjne, różnie na to mówią, ale generalnie coś tam, coś w tym stylu ja bym zastosował, jeżeli chodzi o płytki. Bo cześć Artur, cześć. No bo tak moi drodzy, no tu pojawia się właśnie takie ryzyko, że ta posadzka jest pocięta, może później pękać, pęknięcie przejdzie wam na płytkę i trochę lipa. Jak Krzychu po weekendzie? Znaczy no u mnie to normalnie, no weekend jak weekend. No. Ja tam z dzieciakami spędzam głównie z rodziną weekendy. Folia paroizolacyjna żółta czy srebrna? Wiesz co? Nie wiem. Generalnie jak dla mnie bez różnicy. Jedna i druga spełnia tą samą funkcję. Niby ta srebrna coś tam odbija ciepło, ale gdzieś w budynkach pasywnych to bym się może zastanowił, ale w takim budownictwie normalnym to nie wiem, czy jest ogólnie sens. Ja mam żółtą paroizolację w domu i generalnie cały czas jest zimno, jakieś przedmuchy, nie wiadomo o co chodzi, ale to nie wina paroizolacji. Nie wiem czemu. Tak się dzieje. Nie no, żartuję oczywiście. Jaką membranę polecasz pod dachówkę? A tu mój kolego się wypowiem, bo akurat był u mnie mój znajomy dekarz, który jest no mega kozakiem, jeżeli chodzi o dachy. Rozmawialiśmy sobie trochę o technologii, jak to przy kawce i on mówi, że pracuje głównie na firmie Dorken. Troszeczkę sobie też poczytałem, także no mają, no to jest taka wyższa półka trochę membran, ale podobno są dobre i on też akurat mi tą membranę polecał kiedyś tam, jak będę sobie coś tam robił w przyszłości. Cześć, kalibrowałeś kiedyś swoje poziomice laserowe? Nie, znaczy samemu nigdy nie kalibrowałem, odsyłałem, miałem kiedyś laser DeWalta, odsyłałem na gwarancję, ale niestety dwa razy odsyłałem na gwarancję, raz tylko go wyczyścili, za drugim razem coś tam poprawili, ale znów gdzieś tam się rozkalibrował. Laser został sprzedany moim kolegom po fachu, razem z pistoletem, razem z skrętarką, razem tam jeszcze z czymś tam i oni sobie wykalibrowali, naprawili ten osadzak i działa do tej pory. Kamil Waldon, dobry wieczór panie Krzysztofie, dobry wieczór panie Kamilu, a zdroweczko bardzo dobrze. Chociaż ostatnio powiem wam, że w tym tygodniu trochę mnie coś złapało i taki byłem gdzieś tam jakieś przeziębienie, no oczywiście no od dzieciaków, nie, córka się gdzieś tam w szkole podłapała, przyniosła do domu i oczywiście cała rodzina gdzieś tam chora. Mam do zabudowania wannę. Zastanawiam się, o kurczę, przeleciało. Zastanawiam się nad wizjerem. Panie Krzyśku, proszę doradzić, jakie rozwiązanie byłoby najmniej kłopotliwe i w miarę szybkie do wykonania. Wiesz co, słuchaj, tutaj polecam ci, na TikToku jest taki glazurnik Eugeniusz Kozłow, chyba, mam nadzieję, że nie przekręcam nazwiska. On jest też moim widzem i on pokazuje dużo takich patentów. Ostatnio też robił wannę i fajnie też wymyślił rewizję na takich magnesach, ale z takimi blaszkami podłużnymi. Także coś takiego ci polecam. Są generalnie drzwiczki takie dedykowane, rewizyjne, że po prostu montujesz i one są na taki zatrzask, tylko żebyście nie montowali tych drzwiczek do suchej zabudowy, bo po prostu one się wtedy nie otworzą, jak przykleicie płytkę. To są takie rozwiązania, tak? Czyli albo magnes, albo drzwiczki. A generalnie powiem wam tak, jeżeli możecie wyeliminować syfony takie przekręcane, gdzieś korek taki automatyczny i tak dalej, to po prostu to zróbcie. Kupcie sobie do wanny z najzwyklejszego kliklaka za 150 zł, chyba Wiegi czy tam jakiejś innej firmy, skręćcie to na hama, posmarujcie uszczelki uszczelniaczem, nie wiem, może to być jakiś Bostik, Sika czy Vim Strong, ten klejouszczelniacz,
posmarujcie sobie, skręćcie to na chama i wtedy czyścicie syfon od góry. No bo tak naprawdę, jeżeli zmontujecie wannę na kolanka, jak zmontujecie na przykład, nie wiem, wszystko na sztywno i tak dalej, bez żadnych tam rurek jakichś dziwnych, harmonijkowych, to z tym się nic nie stanie. Wyczyścicie sobie od góry, tego kliklaka wyjmiecie i będziecie mieli z głowy. Ja często też wykonywałem w ten sposób rewizję, że jak kładłem płytki na wannie, no to kawałek płyteczki wycinałem sobie, powiedzmy, robiłem oryginalne cięcie i wklejałem na kilka kropel silikonu, tak delikatnie, a na sam koniec wszystko fugowałem i w razie jakiejkolwiek tam awarii, że trzeba było dojść i tak dalej, to po prostu klient sobie wycinał nożykiem tą fugę, wyciągał płytkę i tam było wtedy dojście, tak więc też to można w ten sposób rozwiązać. No, ale się rozgadałem. Krzychu, powiedz, czy młody się już czegoś na budowie nauczył? No cały czas się uczy, ale wiesz, jak to z tą młodzieżą, no topornie idzie ta nauka, powiem ci, że no, jest ciężko. Pan od rurek, hydraulik Wadowice, widzę, że tutaj grono instalatorów też mnie ogląda. Pozdrawiam was, panowie. Wy się znacie ogólnie tak gdzieś może, nie wiem, kojarzyliście się gdzieś tam na fejsie czy coś, gadaliście ze sobą, czy nie bardzo, bo wiem, że Artur też ze Stanisławem Mingasem się znasz i tam sobie czasami też rozmawiacie i tak dalej, ale nie wiem, czy akurat żeście tutaj z panem od rurek skojarzyli. Krzychu, smacznego browara. A bardzo dziękuję. Czy jest konieczność stosowania hydroizolacji w łazience, muszla plus umywalka? Kurczę, wiesz co, nie wiem, powiem ci szczerze, bo konieczność, no to trzeba by było zajrzeć przepisy jakieś tam, tak? Czy po prostu jest to, czy jest to wymagane? No powiem ci tak, no jak gdzieś tam takie pomieszczenia mokre, no to zazwyczaj starałem się gdzieś tam chociaż tą podłogę ogarnąć, tak? W tej hydroizolacji. Czy jest to konieczne? No kurczę, wiesz co, no nie wiem, no nie chcę tutaj babola teraz strzelić, ale lepiej zrobić, jak nie zrobić, tak? No wiadomo, że z umywalki, z mycia rąk, no to raczej tam gdzieś nie będziesz chlapał tam po tych ścianach i tak dalej, i tak dalej. Tutaj podejrzewam, że bardziej bym się skupił chyba na hydroizolacji za geberitem, bo teraz mam takie postanowienie, że będę również wykonywał hydroizolację za geberitami, żeby po prostu w razie wycieku ta woda sobie wyleciała gdzieś tam, nie poszła dalej w przegrodę, tylko wyleciała sobie na pomieszczenie, czyli tak można powiedzieć w cudzysłowie po skandynawsku. No i też ci polecam tak zrobić, tak? Czyli hydroizolacja za geberitem, żeby sobie wyizolować podłogę. No wiecie, że ja mam trochę taką mam fazę dziwną na tę hydroizolację, ale lepiej, żeby była, niż miałoby jej nie być, moim zdaniem. Witam, czy w gebericie robi się rewizję? Nie, niekoniecznie dlatego, bo stelaże podtynkowe są tak skonstruowane, że w razie gdyby coś się zadziało, to serwisant dochodzi ci do bebechów przez przycisk, czyli zdejmuje przycisk i tam po prostu wkłada ręce i wszystko ci ogarnia. Jedyne, co może się stać, tak naprawdę poza jakimiś tam mechanicznymi tematami, że gdzieś tam po prostu się coś zużyło, no to ewentualnie no, pęknięcie jakiejś tam rurki, jakaś nieszczelność na gwincie albo pęknięcie zbiornika, tak, że po prostu, nie wiem, musiałby być jakiś wadliwy zbiornik, tak, ale takie rzeczy się zdarzają, tak, dlatego też mówiłem tutaj przed chwilą o tej hydroizolacji za geberitem. Kto chce, może sobie zawsze tam zrobić, jest to troszeczkę pewniejsze moim zdaniem. Krzychu, kiedy live z ekipą, co dziś robimy? No ostatnio na live'ie obiecali, że jak będą mieli 100 tysięcy subskrypcji, to tego live'a zrobią ze mną. Także no, tu wszystko zależy od was. Jak będziecie dawać subskrypcje, to szybciej tą setkę osiągną.
A jak wymienić zawór w gebericie? No właśnie, no to tu to jest jeden z takich problemów dosyć poważnych. A po co chcesz go wymieniać? Pytanie, tak? No bo tak naprawdę zawór w gebericie jest, no nie chcę powiedzieć, że on jest zbędny, tak? Ale no, po co on ci jest, tak? No bo jeżeli nawet bez zaworu dasz bezpośrednio na ten pływak zasilanie wody, no to tak naprawdę pływak jest zaworem. Chyba że on faktycznie gdzieś tam przecieka i tak dalej, no to... Jakie wady ma gwoździarka DCN 890? No, największą wadą jest serwis, bo to jest w ogóle jakiś nieśmieszny żart, ten serwis DeWalta. Nie tylko mi chodzi o gwoździarkę, bo tak jak mówiłem też 20 minut temu o laserze, no to w ogóle to jest jakieś nieporozumienie. No wady, nie wiem, wiesz co, no tam jest jakaś wada konstrukcyjna, że one po prostu ten pobijak się jakoś tam, nie wiem, czy zacina, czy wywala, czy co się z nim robi, ale to jest dosyć ciężka, częsta usterka. Wada gwoździarki to też jej waga. Tak, Damian Tyran, no tutaj akurat Damian też ma taką gwoździarkę i no to jest też jedna z jej wad, tak? Że jest dosyć taka ciężkawa. Potwierdzam, ta gwoździarka jest do dupy. Znaczy, wiesz co, to też nie można tak generalizować, że jest do dupy. No zależy też ile kto strzela i tak dalej. No ja tak naprawdę dużo strzelałem tą gwoździarką. Też mój pracownik budował swój dom, też miał wszystkie ściany z karton gipsów, też walił po prostu w konstrukcje stalowe, w konstrukcje tam jakieś tam betonowe i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę no strzelała galancie ta gwoździarka, tak? No i się po prostu coś tam się zawiesiło, ale no dało się ją naprawić, tak? Bo strzela do tej pory. Lepsza gwoździarka jest gazowa. No na pewno jeżeli chodzi o wagę, tak, że gazowe są troszeczkę lżejsze. Cena gwoździ bardzo plus na DeWalta. Tak. Aczkolwiek powiem wam, że ostatnio byłem na takiej posiadówce u mojego kolegi. Tutaj tu jest nawet, chyba jest tutaj na live'ie. I poznałem takiego elektryka, który pracuje na gwoździarce Celo. Nie wiem, czy ktoś miał styczność, czy nie. Podobno to jest jakaś firma od zamocowań i oni też mają gwoździarkę. Gwoździarki i one są troszeczkę inaczej skonstruowane, no bo tak naprawdę Rauplug, Fisher, no to jest to samo, powiedzmy, że wygląda identycznie i nie wiem, nie miałem pulsy nawet w ręku, to się nie wypowiem, ale ta Celo, no to nie wiem, jeżeli ktoś tutaj kojarzy, być może te zamocowania, to może, nie wiem, no tamten facet zachwalał, tak, aczkolwiek, no mówię, no to ja sam nie miałem tego nawet w ręku, także wam nie powiem. Ale tak dosyć mnie zaciekawił, w sumie patrzyłem na necie, no to też nie jest jakiś tam mega duży koszt i gwoździe też są w miarę tanie. Czy słuchasz metalu? Tam ktoś zapytał. Nie, moi drodzy, nie. Ja to bardziej takie, wiecie, no disco polo, rytmy weselne, Boys, Zenek Martyniuk. Jak radzisz sobie z krzywymi płytkami i ich układaniem? No, pierwsza podstawowa sprawa to jest po prostu poinformowanie inwestora, że płytki są krzywe, tak? Żebyście nie mieli jazdy, że ułożycie sobie jakąś tam ścianę i po prostu on wam podejdzie i powie, o kurczę, słuchaj, no bo tu jest, no tu ta płytka ma jakieś tam, nie wiem, połuku jeszcze, coś tam się dzieje z tą płytką i tak dalej, i tak dalej. No musicie od razu jakby uświadamiać inwestorów, że jest taki, a nie inny problem. Jak sobie radzę? No wiesz co, no systemy do płaszczyznowania, tak? Po prostu no mocno to pospinać, klej po całości, najlepiej metoda na dwa grzebienie i tyle, tak?
Jakoś po prostu no, tam trzeba sobie radzić. No. Większym problemem niż krzywe płytki, w sensie no też nie wiem o jaką krzywiznę ci chodzi. No, domyślam się, jak mówisz krzywe, to że są bananowate, tak? Ale no, moim zdaniem większym problemem są płytki, jeżeli na przykład uciekają delikatnie gdzieś z kąta, albo na przykład wymiary się różnią, tak? No bo to są większe problemy moim zdaniem niż gdzieś tam jakieś bananowe tematy, bo to zawsze można na system spiąć. I po problemie, tak? Płytki 120 na 120, jak układasz na podłogę? No wiesz co, no, czy samemu? No samemu też da radę, tak? No jeżeli jesteś tam jakiś w miarę ogarnięty, no to da radę, tak? No przystawki to podstawa, dobre przystawki. Druga rzecz jest taka, że jeżeli masz możliwość, no po prostu weź sobie kogoś do pomocy, tak? Chociaż do tej podłogi, bo nawet u mnie na kanale też bardzo, bardzo taki stary film, bo ze 3 lata temu go nagrywałem, układałem płytki 120 na 120, no to żeśmy we dwójkę układali, tak? Po prostu no gdzieś tam ktoś zawsze ci poda rękę, pomoże i tak dalej, i tak dalej. Także lepiej to we dwójkę robić. A jaki system polecasz do płytek? Wiesz co, no kurczę, nie wiem, no tych systemów jest tyle, że po prostu tak naprawdę no ja robię od zawsze na Raimondi, tak? I Raimondiego się trzymam, nigdy nie miałem z nim problemów. Aczkolwiek no słyszałem też, że niektórzy tam się na inne systemy poprzerzucali. Można jakiegoś tam taniego Chińczyka sobie gdzieś tam kupić, nie? Można, dużo osób w ogóle, powiem wam, że przynajmniej tak jak ja, na tym sklepie mi schodzą te takie metalowe druciki skręcane, ten wielorazowy system, powiedzmy, to tego w ogóle mi dużo schodzi na sklepie. Ja nie wiedziałem w ogóle, że ludzie tak bardzo chętnie to kupują. Dominik maluje, to ja się przywitam. Siema Krzychu, siema, siema Dominik. Raimondi, włoski design, czy, bo tutaj włoski design, powiedz mi kolego, czy to jest ten kanał, który ty prowadzisz o spiekach kwarcowych i tak dalej? Czy to jesteś ty? Powiedz mi. Bo tak mi się coś kojarzy, ale nie jestem pewien. Masz jeszcze terminy na ten rok? Zależy na co terminy. Tak, dokładnie to ja. To bardzo mi miło, że do mnie zawitałeś. W ogóle słuchałem twoich wypowiedzi często na tych twoich filmikach i powiem ci, że większością się bardzo jakby no zgadzam. Też nawet wspominałem twój kanał odnośnie mojego takiego, nazwijmy, stand-upu na temat spieków kwarcowych, żeby to powyjaśniać ludziom. I też tam poleciłem twój kanał. No, miło mi, że wpadłeś, też patrzyłem na twoje prace, fajną robotę robisz. Także czuję się zaszczycony. Ile kosztuje wykonanie łazienki 6,5 metra na gotowo z hydrauliką? Wiesz co, dosyć ciężki temat, wiesz, bo dosyć ciężki temat, bo to jest tak samo, jakbyś zadał pytanie, ile kosztuje samochód, nie? Zależy też, ile masz szlifowań do kąta, zależy jakie płytki, zależy ile tych płytek, tak? Czy jaki format, czy trzeba prostować ściany, czy nie trzeba. No, średnio, ja ci tak powiem szczerze, że wydaje mi się, że no, glazurnik jest za 6,5 metra, no to masz łazienkę, poczekaj, 2 na 2 to masz 4, 3 na 3, 9, no czyli tak 2 na 3 metry. No myślę, że w robociznę tak kompleksowo, no myślę, że mniej niż, nie wiem, 8 to chyba nie weźmie nikt. Taki normalny, no pod dychę nawet, no wiesz, ja też wypadłem z obiegu, bo powiem wam, że ja generalnie od jakichś 2 czy 3 lat to ja w ogóle robię gdzieś tam znajomym, tak, czyli gdzieś tam
gdzieś tam te ceny wiadomo, że troszeczkę są może inne, troszeczkę też w ramach przysługi czasami część rzeczy robię, tak. Także wypadłem z obiegu, jeżeli chodzi o takie wycenianie łazienek, to no nie pomogę niestety. Jak przymocować startówkę do ścianki? Startówkę od ścianki GK do krokwi, prostopadle do krokwi, nachylenie około 6 cm na 1 metr. Gdyby za tobą chcieć postawić ściankę pod skosem równolegle do niższej ścianki u ciebie. Kurde, nie zrozumiałem tego. Wbij na grupę Remont for You i po prostu gdzieś tam może jakieś fotkę wrzuć, to być może tam chłopaki ci jakoś tam podpowiedzą, bo wiesz, no na YouTubie generalnie no nie można nie można zdjęć rzucać, także w komentarzach to jak zostaje Facebook, grupa Remont for You, ktoś tam na pewno podpowie. Chyba chodzi o przedściankę kolankową. No tak, ale nie wiem. Tak. Chodzi ci o profil startowy, który chciałbyś przymocować tutaj do krokwi, tak? Tak, no to wiesz co, powiem ci tak, bo powiem ci w ten sposób. Generalnie nie musisz tam startowego profila przymocowywać. Zależy też, w jakim systemie robisz, bo jeżeli przedścianka i chcesz ją zamocować do ściany, no to przykręć sobie tylko profil startowy na dole i po prostu S-ami złap profile do ściany. Tak? Górny profil tak naprawdę, no to... Czy on ci jest potrzebny do czegoś? Chyba, że po prostu no ona będzie odsunięta dużo daleko, nie będziesz się łapał do ściany. To wtedy może być problem. Ale to ja bym zrobił, po prostu no dociął sobie kliny i wsunął je jakby od góry nad ten profil startowy pod krokwie, tak żeby po prostu zrobić sobie jakiś tam poziom. I tyle. Kurczę, no to jest w ogóle dobry temat na film, bo to dosyć częsty pewnie problem. Jak ci się pracuje na rozdzielaczach do wody Tiemme? Wiesz co, raz pracowałem na tych rozdzielaczach i powiem ci, o to mi chodziło, bardzo dziękuję. No to miło mi, że mogłem pomóc. Raz pracowałem na tych rozdzielaczach, uważam, że to jest bardzo dobry system ogólnie. Ogólnie system rozdzielaczowy według mnie jest dobrym systemem, jeżeli chodzi o wodę użytkową. Oczywiście, no jeżeli masz na przykład, nie wiem, no jakiś tam multum łazienek gdzieś tam na jednej kondygnacji, bardzo dużo punktów rozbioru wody, no to ten rozdzielacz byś musiał walnąć nie wiadomo jaki wielki, tak? Ale podoba mi się, że po prostu no jest dużo, dużo mniej łączeń, przepraszam, w podłodze. Pozdro Krzychu, shorty są zajebiste. No, cieszę się, że się podoba. Kurczę, ale to 550 osób. Kurczę, no to powiem wam, że przelatują tak szybko te komentarze, że... Na co zwrócić uwagę przy zakupie noży do gładzi? Szukam nie drugiego zestawu dla amatora, żeby ogarnąć sobie poddasze i tyle. Może polecisz mi jakąś spoko firmę albo jakąś stanowczo odradzisz. Wiesz co, no polecam ci Luty Parfait, no tylko że jak robisz samemu, no to ostatnio byłem w pomp serwisie. Jeżeli trwa ta promocja, odszukajcie film na moim kanale i tam macie link w ogóle w opisie do tej promocji u Sebastiana. Jeżeli macie ochotę, tam za 800 zł chyba on wam zaproponował zestaw brutto. Ale jeżeli nie chcesz kupować zestawu, to kup sobie tylko po prostu no 40-60.
jako amator to w zupełności ci to wystarczy, no ewentualnie gdzieś jakaś osiemdziesiątka, jak masz duże powierzchnie, tak? Czy robisz z kija, czy robisz z ręki, no to też zależy od ciebie. No jak dokupisz kij, no to też tam koszty, wiadomo, troszeczkę wzrosną, ale no tak bym to rozwiązał. No nie kupuj całego zestawu, tylko kup sobie po prostu no dwa, trzy rozmiary i tyle. I to ci w zupełności wystarczy. Ja zresztą tak samo pracowałem, tak? Cześć, czy podczas wyceny danej roboty liczysz sobie mniej więcej ile godzin spędzisz na danym zleceniu i możesz mnożysz razy swoją stawkę na godzinę, czy jakoś inaczej wyliczasz swoją stawkę? Wiesz co, ja nie liczę w ten sposób. Wiem, że jak masz jakiś tam program taki do kosztorysowania typu norma, no to tam ci przelicza to na ilość roboczogodzin w ogóle jakoś. To jest inaczej po prostu, no jakoś tam jest pomieszane, tak? Ja takich programów nigdy nie używałem, bo nie miałem takiej potrzeby. Ja po prostu otwierałem sobie Excel, liczyłem metry, ile mam do zrobienia, stawka za metr i po prostu wychodziła mi jakaś tam kwota i tyle. Czy liczyłem sobie roboczogodziny? Wiesz co, na samym początku, jak zaczynałem pracować z kolegą, to liczyliśmy sobie, że tak powiem, no, ilość godzin spędzonej na robocie, dzieliliśmy przez wypłatę, tak, czyli ile kasy żeśmy wzięli, no i liczyliśmy sobie na godzinę, tak, no bo wtedy na przykład, no nie wiem, przykładowo stawka fachowiec miał powiedzmy tam no 15 zł, tak, za godzinę, nie wiem, 10 lat temu, no i my żeśmy robili wtedy tam powiedzmy fuchy, czy tam robotę od początku, mówić, o kurczę, ale wyszliśmy no 30 zł na godzinę, no wow, wow, ale to jest beznadziejny w ogóle przelicznik, to jest w ogóle bez sensu. Praca na godzinę ogólnie jest bez sensu. Trzeba po prostu pracować, dogadywać się od roboty i też proponuję Wam przestawić sobie w głowie takie nawyki etatowe, że ktoś tam przelicza za godzinę pracy, tylko po prostu dogadać się z klientem, że tyle i tyle po prostu robisz za daną robotę i za tą robotę masz płacone, tak? Także to jest zły mindset, nie można po prostu no tak mieć takiego mindsetu, jeżeli prowadzisz swój biznes, jeżeli jesteś rzemieślnikiem, no to przeliczać sobie na stawki godzinowe. To jest jakiś dziwny przelicznik. Ja bym tak po prostu Wam nie proponował robić. Czy można położyć panele winylowe na panele laminowane? Ciężki temat. Rozumiem, że masz problem, podejrzewam, z meblami, że nie chcesz ich tam po prostu zrywać, tych paneli i tak dalej, i tak dalej. Do jakiegoś producenta paneli uderz i na pewno dostaniesz odpowiedź. Tak mi się wydaje. Czy chcąc zrobić w kabinie prysznicowej dwie półki głębokie na 10 cm, muszę zrobić z płyt GK, czy jest możliwość wykucia w boczku przykładowo wnękę bez pomniejszania łazienki? No, możesz to wykuć, no jak najbardziej, po prostu ja też wykuwam w ścianie, czasami jak tam klient chce półkę, no to wykuwam, obrabiam tą półkę na przykład płytą Ultrament, albo w zeszłym roku widzieliście na kanale z firmy WIM, takie gotowe półki już, możecie się zainteresować tematem i po prostu wklejasz taką półkę, masz zrobioną hydroizolację, wszystko już jest, wiesz, z bani, nie? Czym byłby fachowiec, gdybym sam nie próbował? Połóż panele jedne na drugie, się zobaczy. No tak, tylko że no wiesz, takie podpowiadanie, wiesz, komuś się zobaczy, no to wiesz, kończy się dziwnie, nie? Także lepiej gdzieś tam u producenta dopytać. Proszę o radę, chcę zamontować na ścianie panele winylowe. Ściany będą wyrównane za pomocą płyt OSB lub Ultramet.
czy za pomocą kleju montażowego, na przykład Mammut, dam radę przykleić panele? Oczywiście, że dasz radę przykleić panele. Mało tego, tu cię odeślę do filmu Maria Budowlańca z dzisiaj, bo akurat dzisiaj wrzucił temat przyklejania paneli na ściany. Także możesz sobie zobaczyć, jak on tam wykonał to przyklejanie. Jak radzisz sobie z marudzeniem inwestora, dlaczego tak drogo? W ogóle sobie nie radzę. Nie, z marudzeniem, dlaczego tak drogo? Wiesz, też trzeba się postawić w skórze inwestora, tak? Ktoś bierze jakiegoś fachowca, no i fachowiec bierze bardzo dużo pieniędzy za jakąś usługę, tak? Klient też. Każdy chce tam jakieś oszczędności sobie zrobić. Dlaczego akurat na fachowcach chcą oszczędzać? Nie wiem, ja tego nie rozumiem. Powiem wam szczerze, ja budowałem swój dom. Nie musicie mi wierzyć, jak nie chcecie. Nie targowałem się kompletnie z nikim. Murarz dał mi cenę za robociznę, sam się ze sobą stargował w ogóle. Później facet od dachu, facet od okien, facet, nie wiem, od wiązarów, facet od kostki brukowej, od szamba, czy w ogóle, brałem też jakieś tam ekipy i po prostu dostawałem wycenę, albo ją akceptowałem, albo nie akceptowałem, tak? Nie było targowania, że tam, zejdź mi panie, tam 1000 zł, czy ileś, nie? Bez sensu w ogóle, to są zbędne jakieś rozmowy w ogóle dla mnie. Sufit podwieszany do stropu Ackermana, obniżenie około 20-25 cm. Jakie zastosować wkręty do sufity, do wieszaków doniuszowych? Ackermana, jak wygląda strop Ackermana? Kurczę, Mać, miałem w szkole, ale nie mogę sobie wyobrazić Ackermana. Ile będzie trwał live? Wiesz co, nie wiem, już jest 40 minut, tak bym chciał, do 10 chciałbym się wyrobić. Witam spóźniony, witam również. Co wy tacy spóźnieni? Jeden spóźniony, drugi spóźniony. Co to ma w ogóle znaczyć, chłopaki? Żartuję oczywiście. Jak z pustaka. Wiesz co, powiem ci, że jak z pustaka, to jakieś kołki do pustych przestrzeni, takie czasami jakieś metalowe dyble, to raczej odpadają. Ewentualnie kurczę, nie wiem. Tutaj kolega z kanału Włoski Design też podsumował, że z tym oszczędzaniem jest, oszczędzanie na fachowcach jest jak z klejem do płytek wielkoformatowych. Wydaje klient masę kasy na płyty, a później pyta, czemu klej taki drogi. No właśnie, czemu taki drogi, tak? Ale wiesz, z drugiej strony ja to tak, wydaje mi się, że nie wiem, czy są klienci, którzy po prostu tego nie kumają, czy to po prostu specjalnie tak robią. O matko. Cześć Krzysztof, na podłogę położony jest parkiet. Na to ktoś położył płytki. Zaczęło to pękać. Proponujesz wszystko zrywać, czy na parkiet położyć na przykład OSB bądź GK podłogowe, remont budżetowy. O matko i córko, GK podłogowe. Ja nie wiedziałem w ogóle, że coś takiego jest. Płytki na parkiet. Wiesz co, nawet jeżeli parkiet się dobrze trzyma, to i tak... Proponowałbym to usunąć, dlatego, bo parkiety były klejone na jakieś takie bitumy typu submit i tak dalej, i tak dalej. To nie wiem, kurczę, ja bym nie kładł płytek na parkiet. Sorry.
GK podłogowe, zapewne płyty Farmacel często stosowane u Goebbelsa. Nie wpadłem na to, stary. Masz rację, to może być Farmacel, no. Jaki sposób na grzyb wilgoć na ścianie od strony sufitu, bo od podłogi już sposób przedstawiłeś. Kurczę, wiesz co, no nie wiem, powiem ci, że najlepiej to zlokalizować w ogóle no, źródło tego grzyba, tak? Czyli skąd ta wilgoć tam się dostaje i tak dalej, także to trzeba wyeliminować, no, a później no to nie wiem, no. Jakąś chemię grzybobójczą i to zamalowywać po prostu czy coś. Ocieplenie dachu wełną czy pianką? Wełną. Jak myślisz teraz po podwyżkach cen prądu, opłaca się jeszcze instalować pompę ciepła bez fotowoltaiki, czy lepiej iść jednak w jakieś paliwo stałe, jeżeli nie ma gazu w drodze, a butla nie wchodzi w grę? Kurczę, nie wiem. Wiesz co, powiem ci, że nie wiem. Ogólnie dzisiaj spisałem też licznik. Zużyłem 200 chyba metrów sześciennych gazu przez miesiąc, no bo miesiąc się zamknął teraz. Mamy prawie ostatni. I prognozowane rachunki mam 700 zł, czyli po prostu nie wiem, jakieś podwyżki chyba gazu były, bo pamiętam w zeszłym roku tyle nie płaciłem za 200 metrów sześciennych. Ale no pompa ciepła, no to kurczę, wiesz co, no ciężki temat. Najlepiej po prostu spytać się kogoś, kto ma jakąś pompę ciepła, jakiś dobry znajomy, żeby ci po prostu przedstawił rachunki, ile to faktycznie zużywa prądu, tak, no bo to takie wróżenie z fusów trochę. Pijesz w robocie? Oczywiście, że piję. No jak na trzeźwo? Ja na trzeźwo na rusztowanie nie wchodzę, coś ty. Ty, poczekaj, nie kopiuj tych komentarzy. Od czego zacząć montaż odpływu liniowego na podłodze? Z zabudowanej na płytach OSB na belkach dwutołowych stejko. No wiesz co, no kurczę, no na pewno od jakichś spadków, tak? Czyli jakieś spadki trzeba porobić i później, no później ewentualnie jakieś systemy uszczelniające, ale ogólnie to powiem ci, że ja bym chyba nie robił odpływu liniowego na OSB. Tak bym generalnie raczej odradzał. Płytki najpierw na ścianie czy na podłodze? Generalnie ja zaczynam od podłogi, ale no metod jest kilka. Mi jest po prostu tak wygodniej. Skuwać stary tynk w kamienicy, miejscami odparzony i ogólnie dość licho siedzi. Dodam, że wszędzie będą stelaże i płyta GK. Znaczy wiesz co, no to jak stelaże, to nie musisz skuwać. No on sam z siebie nie spadnie raczej za przed ścianką, tak? Także tak mi się wydaje, że nie musisz tego skuwać. Dlaczego wełna na poddasze, a nie pianka? Wiesz co, no kurczę, nie wiem, no powiem ci, że różne opinie słyszę na temat tych pianek i też generalnie, no nawet poruszałem ostatnio temat ze znajomym właśnie dekarzem, on jest też rzeczoznawcą w dziedzinie dachów, no i dużo rozbierają tych dachów po piankach gdzieś tam, tak, no i ta pianka gdzieś tam się wykrapla, woda z niej i tak dalej, no także dosyć ciężki temat, no nie wiem, no. Nie mam też wiedzy takiej dostatecznej, technicznej, tak? Jak po prostu no, powinno się to robić prawidłowo, tą piankę. Wiem, że dużym problemem jest to, że po prostu na wilgotne drewno psikają, tak? Pianka była wymyślona w Stanach Zjednoczonych, tylko że tam mają troszeczkę inne technologie, tak? Weźcie sobie pod uwagę, że tam są konstrukcje,
tylko i wyłącznie z drewna suszonego komorowo, czyli patrzcie te C24 klasy i tak dalej, czyli te drewno tak jak na wiązary, jak ja mam w domu, no to tam jak nie ma wilgoci, no to nic tam nie będzie się, nie wiem, no, działo z tym, nie będzie to gniło, tak? Ale mówię, no, każdy ma jakieś tam swoje po prostu przekonania. Ja uważam, że jednak no, wełna jest chyba troszeczkę lepsza. Chyba że jakaś płyta PIR, którą gdzieś tam docinasz, wklejasz, no są różne systemy ocieplenia, tak? Nie wiem. Kolejna sprawa, na przykład psikanie pianki na membranę. Jak macie, macie krokwie, macie membranę. Ktoś wam psiknie piankę, przykładowo, nie? No i ta pianka, co się z nią robi? Ona puchnie. Ona nie dość, że wam puchnie w tą stronę, tak, czyli idzie do dołu, ale puchnie wam też do góry. No i pojawia się taki problem, że jeżeli się zacznie coś wykraplać od strony dachówki, poleci sobie na membranę, to jak membrana będzie bananowa, no to ta woda będzie wam ściekała po bokach w stronę krokwi i będzie wam ściekała po kontruatach. Kontruaty zaczynają gnić. Stary system, każdego dekarza się zapytacie, który ma pojęcie, powie wam dokładnie to samo, co ja wam mówię. To wszystko zaczyna gnić i po prostu robią się jakieś tam nieprzyjemne rzeczy. Moi drodzy, poproszę was jeszcze o łapki w górę, bo jest 666 osób, ciekawa dosyć liczba, i 296 łapek w górę. Jeżeli macie ochotę, walnijcie tą łapkę w górę, żeby tam po prostu te łapki dalej bujnęły ten może film mój. No hejo, jesteście tam? Łapki, łapki. Dziękuję. Tak jak na TikToku. Tapujcie, tapujcie mordeczki, tapujcie, 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 tapujcie. Trzeba tapować. Nie wiem, co to nawet znaczy, ale podobno się tapuje na TikToku. Jakie polecasz farby na ściany? Dobrze kryjące, zmywalne, jakiej firmy? No ja u córki akurat umalowałem Sigmą. Bardzo fajna farba. No tak to co? No, takie średnie farby, no to oczywiście no średnie, no wyższa półka troszeczkę, tak? Becker, Sticurilla, kurczę, Brilux, też podobno kozackie farby, także no jest tego trochę. Ewentualnie no coś tańszego, to możecie sobie też tam gdzieś w markecie nawet kupić jakieś gotowe kolory. Bondex, o, ktoś tutaj podpowiada, też dobrą farbą często malowaliśmy Bondexem gdzieś tam na inwestycjach. Laser obrotowy Hilti czy Spectra? Oczywiście, że Bosch. Kurczę, w ogóle jakieś dziwne pytania zadajecie. Przed farbą gruntującą używasz zwykłego gruntu. Przed farbą gruntującą nie, ale przed farbą podkładową tak. Jaki masz metraż do ogrzewania? No na dole mam 96 metrów, tutaj na górze jest około 70, czyli tak gdzieś 160 metrów. Garaż mam, ale nie ogrzewam tego garażu, tam sporadycznie jak coś tam robię, to gdzieś tam włączam to ogrzewanie. No co się śmiejesz, Wojtasz, że Bosch? No ja mam Boscha obrotowego, jestem mega zadowolony, pokazuje idealnie. Da radę zrobić perfekcyjne łazienki bez lasera? No da radę zrobić, no kurczę, no wszystko da radę zrobić, nie? No ale lasery ułatwiają robotę, tak? No przecież no, kiedyś się ze szlałwagami biegało, tak? I też się sufity robiło na szlałwagi, jak nie było laserów. Czy styrodur nadaje się do izolacji posadzki? Tak, nadaje się. Jaka kamera termowizyjna, masz jakieś doświadczenie? No mam doświadczenie. Ja mam Boscha kamerę termowizyjną. O, wyszedłem właśnie z live'a. I nie mogę wejść z powrotem. Ale dobra. Nie wiem, czy mnie widzicie. Jest OK? Powiedzcie, czy wywaliło mnie, czy mnie nie wywaliło. Jesteś. A, no to dobrze. Znowu mam myszkę Apple'a,
i mnie strasznie wkurwia, delikatnie mówiąc, bo kliknę gdzieś bokiem i wyskakuje mi gdzieś inne okno, sobie wchodzę. Weź ją wyrzuć. No wiesz co, jestem już na granicy chyba wywalenia po prostu, bo strasznie mnie irytuje. Ła, ostatnia szklaneczka piwka. Co myślisz o nowym Festolu Planexie? Wiesz co, mi nie podszedł pod rękę. Ja wolę tego swojego Festula, bo po prostu ten nowy Festul, on jest oprócz obrotów, on się jeszcze rusza jak szlifierka oscylacyjna. Także mi to nie za bardzo mi pod rękę takie coś. Czy pod gładź kładzioną na GK stosujesz jakiś grunt? Nie, nie stosuję, od razu lecę z gładzią. Fajny ten pato streaming. O kurczę, aż tak źle, chłopaki? Czy płyta budowlana nadaje się na obróbkę okna od wewnątrz? Oczywiście, że tak. Nawet też jeden chyba z patronów moich taki miał temat, zdjęcia mi wysyłał gdzieś tam na telefon, żebym się też tam troszeczkę wypowiedział, bo stary budynek jakby tam kupił i remontuje sobie, czy tam gdzieś dostał po rodzicach, czy coś. Dobry temat ogólnie, bo macie też od wewnątrz jakieś tam ocieplenie też przy tym oknie, tak? Jaką przecinarkę na mokro do glazury polecasz? Oczywiście, moi drodzy, że Vertek. No nie może być inaczej. Najlepsza firma. Nie, no słuchajcie, no każdy, wiadomo, że każdy ma jakieś przyzwyczajenia, każdy swoje chwali. Jedyne, co wam mogę doradzić, kupujcie przecinarki na małą tarczę. 120 mm. Ja mam Rubiego DC250 i tak naprawdę od początku tej maszyny musiałem się nauczyć. Przy Verteku po prostu no, nie ma żadnego problemu, tak? Puszczacie maszynę, idzie i jest igła linia i macie praktycznie prawie oryginalne cięcie. Gdzieś tam tylko gąbeczką dwa razy przelecicie i macie temat zamknięty. Hej, podczas gipsowania robią się bąbelki. Najczęściej zdarza się podczas nakładania kolejnej warstwy. Jakieś porady? Dodam, że gruntowałem przed gipsowaniem. Wiesz, co ci powiem? No to spróbuj nie gruntować przed gipsowaniem, bo powiem ci, że też z jednym technicznym gadałem odnośnie właśnie bąblowania na gładzi. I jeżeli masz stabilne tynki, tak, no to spróbuj nie gruntować po prostu, tylko po prostu bezpośrednio na to gładź. Jak radzisz sobie w łazience ze świeżą wylewką? Kurczę, no wiesz co, no jak radzę sobie, no trzeba po prostu odczekać, nie można na taką świeżą wylewkę po prostu jechać, no, z płytkami. Będzie w przyszłości jakiś wspólny projekt z majstrami. Interesująca była seria z budowy domu. A widzisz, bardzo mi miło w ogóle, że o tym wspominasz i bardzo się cieszę, że się podobało. No wiesz, no, cały czas na tego Siniata tam będziemy jeszcze nagrywać, bo no, będziemy kontynuować ten projekt jeszcze razem. No być może jakaś tam jakaś robota się trafi wspólna, to będziemy sobie po prostu coś tam robić, tak? Nie wiem, czy budowa domu się trafi od początku z nimi, bo nie wiem, czy tak będzie. Ale no może tam jakiś projekcik zrobimy. Zresztą no, na pewno zrobimy. Kurde, znowu mnie wywaliło, ja pierdzielę.
Chałupa majstra. No, jak majster będzie się budował, no to na pewno tam pomogę im, nie? Jak tylko będą potrzebowali pomocy. Myślę, że gdzieś tam może z instalacjami czy coś, no to będziemy tam ogarniać tematy. Krzychu, jaki byś polecił laser do wyznaczania poziomów, czy te z Lidla mają sens? Wiesz co, no nie będę jakoś tam krytykował marki z Lidla, ale no też zależy, co robisz. No jeżeli na przykład no często używasz lasera, no to zainwestuj, bo to jest takie narzędzie, że naprawdę warto zainwestować. Jeżeli laser trzypłaszczyznowy, nie wiem ile on teraz kosztuje, ale ja jestem bardzo zadowolony z tego Boscha GLL 380. Czerwona wiązka na baterię, nie na akumulator, i powiem wam, że mam go chyba ze 4 albo z 5 lat. Naprawdę tyle kopów przyjął, tyle razy spadł gdzieś tam z wiaderka, z drabiny, czy nawet się przewrócił na statywie. Działa do tej pory, pokazuje idealnie. I nie był stosunkowo drogi, jak na laser, powiedzmy taki no pro, nie? Polecasz laser Lever 360 chiński. Nie wiem nawet, co to jest za laser. To nie wiem, czy go polecam. Farba epoksydowa do garażu na posadzkę ma sens. Jeżeli tak, to jaką markę polecasz? Wiesz co, powiem ci, że kiedyś na szkoleniu Flugera pokazywali właśnie tą farbę epoksydową na posadzkę. Podobno się sprawdza, aczkolwiek no nie wiem, bo ja sam nie robiłem, nie użytkuję takiej posadzki. Myślę, że wiesz co, jak cię to interesuje. O, ktoś mi donate'a dał. Dziękuję. Wiesz co, jak cię to interesuje. Jak kurczę, bo się zamotałem. Zastanów się gdzieś tam nad może jakąś żywicą na posadzkę. No Sika ma takie żywice, czy jakieś tam, nie wiem, inne firmy, może nad czymś takim się zastanów. Cześć, chciałem podziękować za wszystkie twoje filmy. W zawodzie jestem 3 lata, dopiero zacząłem się rozwijać, więc dużo ci zawdzięczam. No dziękuję za miłe słowa. Bardzo mi miło. Czasami gdzieś tam ktoś tam mnie w markecie złapie tak samo. Jakąś piąteczkę zbije, fotkę walnie i raczej tak pozytywny jest odbiór tej mojej osoby. Nazwijmy to w cudzysłowie publicznej. Cześć, kupiłem przystawki próżniowe Vertex z pompką elektryczną. Też tak masz, że jak włączysz pompkę, to szybko spada ciśnienie, na manualu trzyma. Wiesz co, nie wiem, o czym mówisz, czemu tak się dzieje. Jeżeli tak się dzieje, no to myślę, że to jak coś po prostu... A u mnie kupowałeś te pompki, czy nie u mnie? Kiedy parapetówka w Pawienicach? Kurczę, majstrów się pytaj, bo oni tam zapraszali wszystkich. To ten. Nie wiem, wiesz co, no teraz w tym tygodniu mam nadzieję, że wylewkę samą poziomującą ogarnę, bo już przyjechała. To chciałbym ją zrobić w tym tygodniu, z tym, że w czwartek, w piątek mnie nie będzie w pracy, bo po prostu no muszę gdzieś tam wyskoczyć na inną robotę. No i ogólnie będę przenosił się na łazienkę też. Mam taką łazieneczkę do zrobienia od A do Z. Mam nadzieję, że kolejna jakaś ciekawa seria powstanie. Także też na chwilę przerwę. Ogólnie no ten remont tak się trochę przeciąga, ale generalnie wiem, że kilka osób tam się śmieje z tego, że tak mi długo idzie, ale no nie zależy mi tam jakoś, żeby to szybko zrobić. Nie mam takiego ciśnienia. No ten lokal też wynająłem częściowo pod współpracę z Siniatem, żeby było co pokazać, żeby jakieś ciekawe rozwiązania pokazać i tak dalej, i tak dalej. Także powoli sobie będę tam dubał. No i zobaczymy. No myślę, że jakoś może we wakacje się uda zrobić. Może czerwiec na Dzień Dziecka. O, jakby się udało, to byłby prezencik dla mnie. Bym się cieszył jak dziecko.
Na bank wpadnę. No spoko, no zapraszam. Jak coś, no. No nie wiem, no może tam jakieś dni otwarte zrobię, będzie można przyjechać, piąteczkę zbić, piwerka, może się napić bezalkoholowego, zobaczymy. Jak przygotować anhydryt pod płytki? Czy idzie wypożyczyć higrometr do badania CM? Wiesz co, zadzwoń do jakiegoś doradcy technicznego, w zależności od tego, jaki system chciałbyś sobie użyć, to zadzwoń sobie do doradcy technicznego. Oni przyjadą, mają na wyposażeniu w aucie CM-ki, pomierzą ci tą wylewkę i później dobiorą jakieś rozwiązanie. Bardzo fajnym moim zdaniem ogólnie rozwiązaniem jest grunt Sopro MGR. Nie pamiętam cyfr, bo Sopro ma takie nazwy właśnie, że jest tam litery jakaś liczba. Jest grunt MGR, to jest grunt jakiś żywiczny, ale jednoskładnikowy, moi drodzy. Czyli po prostu no nie mieszacie tych dwóch składników, tak jak jakiś tam, nie wiem, Atlas Epos też jest gruntem do anhydrytu, tak? Ale nie mieszacie tych dwóch składników, nie śmierdzi ten grunt, jest, no ogólnie uważam, że jest dobrym gruntem. Tak bym się, jakbym miał anhydryty, to bym się nad tym gruntem właśnie zastanowił. No i plus do tego jakiś tam piasek kwarcowy, tam wiadomo, tak, no cały system jest, także odsyłam do technicznych, zadzwoń sobie do nich, oni ci przyjadą, zmierzą ci wilgotność i dobiorą system. Dziękuję za zauważenie mojego wpisu. To jak to rozwiązać? Jeżeli płyta OSB i nie odpływ liniowy, to jak rozwiązać problem z odpływem z kabiny? Raczej nie ruszę z miejsca. No słuchaj, wejdź sobie na mój kanał i tutaj u mnie w domu robiłem łazienkę na poddaszu i też mam podłogę z OSB. I tam po prostu zrobiłem sobie takie korytko na syfon. Także sobie zobacz. Myślę, że akurat no, w tym filmie będziesz miał odpowiedź, jak to wykonać. Wykonuję sufity napinane są w Polsce na to chętni. Wiesz co, nie wykonuję. Nie wiem, czy to jest takie popularne, czy nie. No niektórzy sobie tam robią w domu, ale to nie jest jakiś tam szał według mnie. Kiedyś miałem propozycję, żeby zrobić sobie szkolenie i wejść w to, ale uznałem, że to jest bez sensu. Za dużo po prostu roboty. Znaczy w sensie kolejna jakaś usługa by mi doszła. No już tylko by mi zostało chyba, jeszcze jakbym robił sufity napinane, to nie wiem, tkanie zasłon może, czy coś. Bo to było pytanie było z odpływem, ale mi umknęło. Co stosujesz na łączenie płytki i listwy spadkowej wogi, gdy wykonujesz odpływ liniowy? Silikon, po prostu. No trzeba to ładnie wysilikonować. Co myślisz o żywicy epoksydowej na posadzkę w garażu? Niedawno była wylewka wylana, czy muszę ją szlifować przed żywicą epoksydową? Myślę, że to jest dobry pomysł. No, zależy też, no wiadomo, ile ludzi, tyle gustów, tak? Ale ogólnie uważam, że to jest spoko jakieś tam rozwiązanie. Co do szlifowania i tak dalej, no to też jakby no nie pomogę ci, no odsyłam do producentów z takimi pytaniami, tak, no jeżeli tam się jakimś systemem zainteresujesz, po prostu sobie zadzwoń gdzieś tam do producenta, dopytaj jak to dokładnie zrobić i tak dalej, także tak bym to zrobił na twoim miejscu.
Prezes, myślałeś o odpływach 100 cm plus w ofercie. Ostatnio klienci mnie pytają o jakieś, co jakiś czas. Wiesz co, no nie wiem, ja mam setki największe w ofercie, ale no nie wiem. Też pytanie, no tak wiadomo, no tam ktoś się raz na jakiś czas się pyta, ale to nie wiadomo, czy kupi, nie? A też jakiś tam kolejny produkt do oferty wprowadzać, zatowarować się i tak dalej, nie wiem. Klej S1 do płytki 60x120 jest OK, ale nie wiem, czy to pytanie, czy nie, bo nie ma znaka zapytania na końcu. A, chyba że tutaj się jakaś dyskusja prowadzi, to się nie wpierdzielam. Krzysiu, montaż drzwi przed położeniem płytek i paneli, czy po? Ja bym montował po, czyli już jak gotowa podłoga, znaczy zazwyczaj tak się robi, jak podłoga jest na gotowo, to się dopiero montuje drzwi. Czasami, no gdzieś tam jak się ktoś spieszy, tak, no to w trakcie remontu jeszcze drzwi były montowane, ale to taki jest dosyć słaby temat ogólnie. Później omijać te futryny i tak dalej, i tak dalej. Lepiej to po zrobić. Jak się sprawuje Mark 7? Bardzo dobrze, zadowolony jestem. Tik-tak, są znaki zapytania, czyli ty pytałeś o klej S1 do płytki 60x120. Wiesz co, w karcie technicznej powinieneś mieć napisaną długość boku. Nie każde S1 nadaje się do takich formatów, tak? Także też warto zwrócić uwagę, albo ewentualnie nawet odwrócić sobie worek, ale na worku to chyba może nie być napisane. W kartach technicznych trzeba czytać gdzieś tam u producenta. W 99% albo w 5% przypadków pewnie się nadaje. Czy przyjmujesz do roboty? Przyjmujesz do roboty? Olek. A, bo może to nie Polak. Na razie nie mam tego w planach. U, Krzysztof już zmęczony. No wiesz co, tak, powiem ci, że mnie tak kurczę coś dopadło, mi jakieś zmęczenie. Dziwna sprawa. Czemu nie mam młodego na live? No nie ma jeszcze, kurczę, jak się może ogarnie, to kiedyś w końcu przyjdzie na live. Czy do malowania Graco 395 to dobry wybór? Tak, dobry. Bardzo dobry. Niewyspany może. Wiesz co, właśnie, że dzisiaj się wyspałem. Znaczy wyspałem, no przed 7 wstałem, ale to i tak dłużej spałem niż normalnie w tygodniu, ale taki wyspany byłem. Cały dzień byłem taki na obrotach i w garażu trochę ogarnąłem, trochę posprzątałem sobie. Insulinooporność, Krzychu. Myślisz, że to może być to? Co sądzisz o fudze z silikonu na taras? Nie rób tego, bo fuga na tarasie musi być paroprzepuszczalna. Kurczę, ale szybko tak przelatują te komentarze. Ile was jest? 588 osób. No to galancie w sumie. Czy opłaca się prowadzić działalność, czy jak wszyscy na szaro? Znaczy wiesz co, powiem ci, że nie wiem jak robią wszyscy, ale generalnie ja mam działalność od 10 lat.
moi drodzy. I nigdy nie zawiesiłem, nie zawiesiłem to. Może się poprawię trochę. O, teraz będzie mi może troszeczkę wygodniej. O. Jaką maszynkę do glazury w miarę przystępnej cenie polecasz? Wiesz co, no ja mam tam na sklepie taką, tego Slima mam chyba za 1000, nie wiem, 200 chyba złotych jest, albo ewentualnie WTTL, ona jest 2000 tam z hakiem. Mówię o takich dużych maszynkach, 120 cm wcięcia. Jak masz 10 lat, Krzysiek, firmę, to czego ludzie nie chcą pracować u ciebie? To wiesz co, mylisz pojęcia, bo to ja nie chcę, żeby ludzie u mnie pracowali. To nie to, że ludzie nie chcą pracować, bo tutaj chętnych nie brakuje. Po prostu ja mam dosyć pracowania pracowników. Nie chcę, na razie nie mam takiej potrzeby, tak? Fajna koszulka. No fajna, nie? Proszę śmiało karmić. Czy maszynka do płytek Kaufman może być? Tak, bardzo dobre maszynki. Ja używam też Kaufmana i pracowałem zawsze na Kaufmanie. Dzień dobry, chciałem zlecić panu pracę. To wiesz co, no musisz gdzieś tam na maila może się kontaktować. Jak nie chcą? Młody zapierdziela 12 godzin dzień za na dzień za 11 netto. Nie no, 11,50 netto to średnio jest na godzinę. U mnie młody ma dwa razy więcej, tyle że za cały dzień. Także i tak mu się opłaca, i tak mu się opłaca. To dlaczego sprzedajesz inną niż używasz? Znaczy, ja ci powiem dlaczego, no bo po prostu no, z Kaufmanem nie dogadałem się, jeżeli chodzi o sprzedaże, a uwierzcie mi, że próbowałem się z nimi dogadać, tylko że po prostu no, z niektórymi to jest beton, nie? Ktoś tu pana Wiesia ogląda. A widzisz, wyczaił. Wiesz co, oglądałem kiedyś, ale nie subskrybuję już tego spinki. Nie wiem nawet jak tam z Blok Ekipą i tak dalej. Ogólnie powiem wam, że nie oglądam ostatnio dużo YouTube'a, bo nie mam za bardzo czasu. Czy jest kryzys w budowlance? Oczywiście, moi drodzy, że jest. I nie wiadomo, kiedy się skończy. Ile faktycznie zrobisz gładzi na Mark 7 dziennie? No wiesz co, no zależy, ile chłopaków gładzi, ile, jakie duże metry, tak? Czy masz dużo klitek, czy jakieś powierzchnie większe i tak dalej, i tak dalej. No, także to. Pamiętam pierwszą, jak kupiłem Marka, pierwszą robotę, którą zrobiliśmy we trójkę, to tam nie wiem, czy nie było 500 metrów gładzi, żeśmy prysnęli szybko i jakoś ogarnęliśmy w tam powiedzmy no w 8-9 godzin. Teraz TikToka ogląda. No wiesz co, powiem ci, że tak, wiesz co, no badałem długo to medium, aż zacząłem troszeczkę też samemu wrzucać. Oho, jakaś awantura na dole. Jakieś ganianie, ciekawe, kiedy pójdą spać dzieciaki.
Czy w starym budownictwie mieszkaniowym mogę zastosować M-system na ścianę 6,5 cm wymurowaną z dziurawki na stojąco? Wiesz co, no nie wiem, teoretycznie chyba możesz. Bo w czym to przeszkadza? Ile masz sprzętu, narzędzi? Będzie ze 100 000 euro? Czy złotych? Hej, ostatnio na live słyszałem o zmywaku. Coś jeszcze ciekawego polecasz poza Modzelewskim, którego oglądam i polecam? No, ja też oglądam Modzelewskiego, chociaż teraz w piątek nie było newsów bez wirusa. A czekam, powiem Ci szczerze, na jego odcinki jak patus na zasiłek, nie? Generalnie powiem Ci, że z takich rozrywkowych kanałów to nie oglądam za dużo, bo zmywaka oglądam, bardzo ciekawe właśnie te felietony ma. Co tam jeszcze oglądam? No, Modzelewskiego, kilku tam stand-uperów też jakoś tam subskrybuję, ale oni to tam rzadko raczej wrzucają, no bo tak jak patrzeć czy coś, no to on raz do roku wrzuci swój program i tyle, tak? To sobie tam gdzieś tam obejrzę. Dużo oglądam takich kanałów biznesowych, trochę takich właśnie gdzieś tam, nie wiem, no co Ci mam polecić, no Biznes Misje na przykład, albo Przygody Przedsiębiorców, albo na przykład Nam Zależy, w ogóle kurczę, dla mnie numer jeden to jest kanał, jeżeli chodzi o takie kanały biznesowe, dosyć ciekawych ludzi zaprasza, bardzo fajnie to prowadzi, da spokojnie się wypowiedzieć no każdej zaproszonej osobie, tak więc no takie Middle Kuba, tak, też go gdzieś tam go oglądałem wcześniej, teraz trochę mniej, ale gdzieś tam wróciłem też. Eksperta w Bentleyu trochę też oglądałem, ale przestałem oglądać. No generalnie wiecie, no te wszystkie kanały tak naprawdę bazują na tym samym. Po prostu no zapraszają sobie różnych ludzi i z nimi prowadzą rozmowę. No w większości po prostu no oglądam te kanały dla tych ludzi, którzy tam przychodzą, a nie dla samych kanałów. No tak to moi drodzy niestety wygląda. Artur Biernacki, muszę zmykać, pozdrawiam w kontakcie. No dziękuję Ci Artur za chwilę, że tutaj poświęciłeś na mnie. Miło było Cię gościć. Jak tam siłka? Wiesz co, no teraz sobie troszeczkę zacząłem z powrotem chodzić, bo wcześniej jak tam gdzieś robiliśmy z majstrami, no to nie chodziłem. Ogólnie to tak w kratkę chodzę, no ważne, żeby coś tam ze sobą robić, no ale tam gdzieś jakoś się nie przykładam do tego. Czemu eksperta w Bentleyu już nie? Wiesz co, nie wiem czemu, to ogólnie nie, to nie jest tak, że tam się obraziłem na ten kanał albo coś. Po prostu no gdzieś tam wyeliminowałem też te kanały, bo po prostu no nie mam czasu też oglądać, tak? Ale no tak jak mówię, no i wiesz, oni są, też są spoko chłopaki i wiesz, no i też ciekawych gości oglądają, tylko że wiesz, no to problem jest tego typu, że na przykład jak zapraszałem jakiegoś gościa, przykładowo, no trader przyjedzie z Majorki i nagle na wszystkich kanałach się pojawia Trader 21, nie? No i tak naprawdę oni rozmawiają cały czas o tym samym, czyli no obejrzysz jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty kanał i tak naprawdę w kółko to samo. No mi jest, szkoda życia mi jest na takie coś, nie? Wystarczyłby jeden jakiś wywiad konkretny i tyle. No zgadza się, no tak. Hmm.
Co myślisz o murowaniu z bloczków z betonu komórkowego na pianoklej? Czy lepiej na zaprawę cienkowarstwową? Wiesz co, nie wiem co myślę, bo nigdy na pianoklej nie murowałem. Wydaje mi się, że na zaprawę cienkowarstwową jest ok, ale no... bo pianoklej generalnie na przykład w porotermie, no to moim zdaniem ma jakiś sens, bo ta pianka sobie wniknie gdzieś tam w te otwory i jakoś tam się to trzyma, ale no beton komórkowy nie wiem. Ktoś tu pytał o Atora. Wiesz co, z Atorem mam taki problem, że ja oglądam go na raty. Czasami go oglądam, później już go odsubskrybowuję, bo mówię, kurczę, już nie chce mi się go oglądać, bo już mi się znudził to jego gadanie, owijanie w bawełnę. Później do niego wracam, z powrotem go oglądam, później znowu już go odsubskrybowuję. Także tak to wygląda, ale no też fajny kanał. No. Płyty WIM czy Ultramed? Nie sądzisz, że ta śliska powierzchnia WIM jest bez sensu, a one mają jakąś śliską powierzchnię? Znaczy, no kurczę, no nie mogę tak powiedzieć, no, że jedne są lepsze od drugich. No moim zdaniem jeden i drugi produkt jest bardzo dobrym produktem, tak? Także czy WIM, czy Ultramed. No jedna i druga firma jest bardzo, bardzo dobrą firmą, tak? Mogę polecić obie. Czy można okładać płytki na H plus H bez tynku po zagruntowaniu? No, wiesz co, no kurczę, nie wiem, no teoretycznie chyba można, bo można układać, tylko trzeba by na pewno odciąć dobrze wilgoć, odciąć też, zredukować chłonność, bo to jest jakby materiał bardzo chłonny, także chyba można. Mnie czasami oglądasz, włoski design. No tak, ciebie też tam, ale ty chyba nie wrzucasz ostatnio, coś mi się wydaje, bo przynajmniej mi nie przelatuje. Witam Krzysztofie. Mam pytanie dotyczące Twojego rozwiązania sterowania wentylacji mechanicznej, zanim założyłeś rekuperator. Mam instalację całą pod rekuperację, ale na razie nie mam rekuperatora. No ja też nie miałem. I generalnie no po prostu podpinasz sobie na wyciągu wentylator, jakiś musisz sobie fajny kanałowy zakupić i po prostu no, będzie ci to działało jak po prostu wentylacja mechaniczna i tyle, tak? I gdzieś tam tymi kanałami wlotowymi, jak założysz sobie jakiś filtr, jakąś tam, nie wiem, no, coś musisz wykombinować, no to też tymi kanałami będzie ci wlatywało zimne powietrze, no niestety, no ale powiem wam, że rekuperator robi robotę. No w ogóle jest dzień do nocy, jeżeli chodzi o jakość powietrza w domu i po prostu świeżość tego powietrza, także naprawdę polecam. Jeżeli się zastanawiasz, czy kupić 80-calowy telewizor, czy rekuperator, to olej telewizor, nie oglądaj telewizji, kup rekuperator. Cześć, mam pytanie, co wybrać na wykonanie zjazdu do garażu ze spadkiem w dół, na który wysypywany jest węgiel. Teraz jest zwykły beton, ale on już popękał. No najlepiej to chyba kostkę ułożyć, tak mi się wydaje. Jak ci się sprawuje automat do bramy? Bardzo dobrze, no nie narzekam, nie ma z nim problemów, także generalnie jest ok.
Czy jest skuteczny sposób, aby uszczelnić taras, gdzie, o matko, są położone płytki gresowe bez kucia tego gresu? Tylko położenie jakiejś warstwy uszczelniającej z jakiegoś tworzywa. Wiesz, co ci powiem? Generalnie taras to jest bardzo skomplikowany temat, bo to zależy, czy to jest taras nad pomieszczeniem ogrzewany, czy taras na gruncie, czy balkon, bo czasami też ludzie balkony nazywają tarasami. Generalnie raczej, żeby zrobić to dobrze, to trzeba po prostu wywalić wszystko i zrobić to porządnie od nowa. Tak po prostu mi się wydaje i ja bym to tak radził. Tester produktu. Witam, witaj. Dzisiaj widziałem twojego TikToka z podłożonym moim dźwiękiem i nawet ci napisałem komentarz, że skądś znam ten głos. Miło mi, że wpadłeś w ogóle. Krzychu, można położyć gładź bezpośrednio na płytę Ultrament? No chyba można. Wiem. Witam, czy 5 cm styropianu wystarczy na podłogówkę? Mam tylko 12 cm od chudziaka do okna balkonowego i nie wiem, czy jest sens robić ogrzewanie podłogowe. Wiesz co, no zawsze jest sens robić, ale zamiast styropianu pomyśl nad styrodurem, XPS-em, tak? Żeby po prostu było, no żeby ta lambda była lepsza, tak? Co byś polecił młodemu chłopakowi? Studia i uprawnienia budowlane, czy usługi i z czasem własna firma? Bardzo, bardzo ciekawe pytanie. Wiesz co, generalnie tak, no, normalnie to bym żartem coś strzelił, tak, że państwo ci da pieniądze, czy coś takiego, tak, dochód gwarantowany, ale generalnie po prostu no, rób to, w czym czujesz się po prostu najlepiej i to, co cię kręci. No. Wyobraź sobie taką rzecz, gdybyś na przykład miał zrobić, robić niezależnie od tego, załóżmy, że masz czego żyć i gdybyś wymyślił sobie jakąś rzecz, którą chciałbyś robić, za darmo, bez żadnych tam pieniędzy, tak? I to, co cię kręci, po prostu zacznij to robić, a pieniądze przyjdą z czasem. Ja tak właśnie też zrobiłem. Czyli akurat gdzieś ta budowlanka mnie ciągnęła zawsze i po prostu tak jakoś wyszło. No. Coach Leszek, pozdrawiam. Śmig C50 jest tak twardy i ciężki do nakładania. Śmig C50 jest, no jest dosyć taką gęstą masą. Ja sobie dolewam troszeczkę wody, żeby rozrzedzić. Hej, pytanie, fugą do dużego formatu, czego epoksyd? Z czego epoksyd? Czy epoksyd do dużego formatu? Ja bym generalnie odradzał chyba epoksyd do dużego formatu. W ogóle epoksydy odradzam, nie robię epoksydów, bo dla mnie to jest nie ten. Nie lubię tego robić. Remontownia Śląsk, siema, no witam, witam. Pozd do Krzychu z Liverpool. No pozdrawiam również, jak będę u szwagierki kiedyś w odwiedzinach, to się umówimy gdzieś w tym, w Starbucksie na kawce. Obejrzałam niektóre twoje filmy, bardzo mi pomogły, serdecznie pozdrawiam. Bardzo mi miło, że tak piszesz. Pozdrawiam z Anglii. Również pozdrawiam. 516 osób. O, towarzystwo się wykrusza. Powoli idziemy spać już chyba. Też mnie tak trochę coś tam przymuliło.
Jak włączałeś te wentylatory? Mam dwa kanałowe, trójbiegowe. Znaczy, wiesz co, powiem ci, że no, na najniższym biegu generalnie włączałem swój wentylator i z S-ką z rozdzielni, ale on generalnie chodził 2-4H, nie wyłączałem go w ogóle. OSB na obudowę geberitu. Bezsensowny pomysł. W razie jakiegoś tam wycieku czy kondensacji wody, to po prostu ci popuchnie ta OSB. Czy tynkowanie ścian fundamentowych cienką warstwą zapewnia dodatkową ochronę przed łapaniem wilgoci? Moim zdaniem nie, bo tynk no to nie jest wodoszczelny, tak? Krzysiek, czy używasz wkrętaka dynamometrycznego do dokręcania S? Nie, dokręcam zwykłym wkrętakiem. Krzysztof, pozdrów młodego, pozdrowie. Na co wklejasz tuff tape? Najczęściej na śmigce 50 albo na Rigips Premium Light. Czy na fundament, ktoś tam pytał, może przeleciał ten komentarz. Czy na fundament opłaca się styropian, czy lepiej styrodur? Znaczy no, musi być styrodur, dlatego, bo styropian chłonie wilgoć przez te swoje kanaliki. Także po prostu no, trzeba XPS-em ocieplać. Okej, czyli kupiłem kolejny gadżet. A czy wiesz, no to... dlaczego gadżet? No wiesz, no na SC masz napisane gdzieś tam, jak tą instrukcję sobie otworzysz, z jaką siłą dokręcać, czyli po prostu nie gadżet, a no, narzędzie, które jest profesjonalne, bym to tak nazwał. Jakbym miał wkrętak dynamometryczny, to pewnie też bym dokręcał wkrętakiem, ale nie mam. Polecasz jakieś dobre szpachelki do obsadzania puszek elektrycznych i czy Knauf Uniflot jest dobry? Znaczy, wiesz co, powiem ci, że czy Knauf Uniflot jest dobry do obsadzania puszek. Bardziej chyba bym się skłonił, żeby to obsadzać na klej gipsowy. No, na Uniflota też da radę, tylko że po prostu no, Uniflot jest drogim gipsem. Czy na ogrzewanie podłogowe można kłaść płytki, czy trzeba wyłączyć ogrzewanie? No i to jest właśnie taka sytuacja sporna różnych ludzi gdzieś tam właśnie po forach, po Facebookach i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem, jeżeli ogrzewanie podłogowe jest normalnie uruchomione i jest jakaś tam normalna temperatura podłogi, no to nie widzę żadnych przeciwwskazań. Na worku masz napisane, w jakich temperaturach możesz kłaść. Jeżeli na przykład masz temperatury do 30 stopni, no to posadzka chyba no, nie jest cieplejsza niż 30 stopni, tak? Przy ogrzewaniu podłogowym. Bo ile idzie tam, nawet jeżeli w podłogę pójdzie czynnik 32 stopnie, no to i tak awantura jakaś. Jeżeli pójdzie ci 32 stopnie na przykład w podłogę przy takich konkretnych mrozach, no to i tak podłoga będzie miała ze 28 stopni, tak?
Włoski design, w jaki sposób mógłbym się z tobą skontaktować na wideokonsultację? Wiesz co, no to napisz albo może na fejsie, może mnie złap, czy coś tam na Messengerze się złapiemy. No, Krzychu, dziękuję za odpowiedź. Tak jak mówię, no z tym ogrzewaniem podłogowym, moim zdaniem można, aczkolwiek tutaj, jeżeli masz jakieś tam obawy i na przykład to jest tylko łazienka, powiedzmy, no to zawsze możesz pętlę z jednego pomieszczenia zakręcić i też będzie dobrze. Także wybór należy do ciebie. Ja osobiście nie widzę przeciwwskazań. Czy opłaca się narzędzia z firmy Milwaukee? Czy opłaca się narzędzia z firmy Milwaukee? Kupować narzędzia z firmy Milwaukee. Każde narzędzia pro się opłaca kupować, jak są tylko potrzebne. Jaki tynk do łazienek? Cementowy. Cementowo-wapienny. Cześć Krzysiek, jaką fugę używacie do naroży zewnętrznych do dużego formatu? Wiesz co, powiem ci tak, no część osób gdzieś tam na epoksydy skleja te narożniki zewnętrzne. Ja powiem ci, że po prostu no fuguję cementową fugą, tak? Wiem, że są jacyś tam fachowcy, którzy na jakieś żywice sklejają to poliestrowe czy żywice epoksydowe. No jest dużo tego, także do wyboru, do koloru. Jak ci niedziela minęła? Wiesz co, powiem ci szczerze, że troszeczkę pracowicie, bo sobie troszeczkę w garażu ogarnąłem, trochę posprzątałem i tak dalej, i tak dalej. Witam, mam pytanie. Mam tynki cementowo-wapienne, osypuje się kamyczek. Chcę kłaść gładź. Co mam zrobić? Dziękuję za odpowiedź. Weź sobie papier 40 na żyrafę, załóż i przeszlifuj wszystkie tynki pod odkurzaczem. Wtedy zdejmiesz te luźne frakcje, bo prawdopodobnie to się dzieje dlatego, że jak tynki są gąbkowane, to cement się wyciera z tej wierzchniej warstwy, tak? I ta wierzchnia warstwa jest taka słaba, nienośna, powiedzmy, tak? Czyli po prostu przeszlifować wszystko, zagruntować i ogień. Czy ma sens przyklejanie maty kompensacyjnej tylko w miejscu dylatacji, gdy płytka zachodzi połowę? Nie ma sensu, bo to jest taki no bez sensu, tak? Podpowiedz, czy na GK najpierw grunt szczepny, później folię wpłynie, czy na odwrót? Dzięki. Znaczy, wiesz co, ogólnie to mi się wydaje, że jak zrobisz sobie folią wpłynie GK, no to grunt szczepny ci już jest niepotrzebny. Po co ci grunt szczepny? Folia w płynie ma bardzo dobrą przyczepność. Tam no, nie chcę tutaj żadnymi liczbami rzucać, ale no naprawdę ma sporą przyczepność. Także moim zdaniem no, grunt szczepny jest niepotrzebny, jak stosujesz folię w płynie. Czy jako mieszkaniec Pabianic kibicujesz Widzewowi Łódź? Generalnie powiem ci tak, że mi piłka ani mnie nie ziębi, ani nie parzy. Ja kompletnie się nie interesuję tym sportem, także
nikomu nie kibicuję. Co sądzisz o zastosowaniu samej szpachli zbrojonej bez dodatkowego zbrojenia na łączenia płyt GK? Wiesz co, producenci deklarują, jeżeli chodzi o ich produkty, że można stosować bez żadnego tam zazbrajania fizeliną czy papierem i tak dalej, i tak dalej. Tylko z tego, co mi wiadomo, to i tak tylko i wyłącznie dotyczy połączeń oryginalnych, tak? Połączenia cięte i tak musisz zawsze zazbroić. Generalnie ja jestem zwolennikiem dodatkowego zbrojenia, dlatego, bo to i tak nie, no, nie wymaga jakichś tam nakładów czasowych, że to po prostu dużo czasu zajmuje, a zawsze to połączenie jest takie, no można powiedzieć, pewne. Także polecam po prostu no, wklejanie fizelin. Hej, jaki grunt pod farbę polecasz i jakąś dobrą farbę też dobrze by było, jakbyś polecił. No grunt pod farbę, wiesz co, no kurczę, no nie wiem co ci powiedzieć. No, jak weźmiesz sobie jakąś tam, skup się na farbie, to jest pierwsza sprawa, a później jak już wybierzesz sobie farbę, to producent tej farby na pewno ma jakieś grunty systemowe. Także to bym tak bym ci radził zrobić. No my generalnie zazwyczaj gruntowaliśmy jakimś gruntem akrylowym, na to szła farba podkładowa i dopiero jakaś farba jakaś tam docelowa. Mieszaliśmy te systemy, działało, działa do tej pory, ale generalnie jak lecisz już jakimś systemem, na przykład z Briluxa czy z Beckersa czy tam z czegoś innego jeszcze, no to lepiej się trzymać tego systemu i po prostu no... I tyle. Farbę dobrą, no to tak jak mówię, no Sigma, Brilux, nie wiem, no Beckers, można pomyśleć jeszcze, Tikurilla, bardzo dobre. Ktoś tam nam o Magnata pytał, no też akurat też było pytanie o farby. No też ogólnie jest spoko, no. Komu mówię, no zależy też, kurczę, no ciężki temat, bo pasowałoby po prostu umalować ścianę, co jakiś czas po prostu jakąś tam farbą i porobić jakieś takie mega wiarygodne jakieś testy, brudzić po prostu te ściany i tak dalej, i tak dalej. Może kiedyś taki film zrobię, zobaczymy. O matko, 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 matko. Jaki akryl do odcięcia płytek sufit w łazience polecasz? No coś elastycznego na pewno. No, ja tam na tych akrylach Den Bravena pracowałem zawsze, ale no, gdzieś tam podobno no, krążą słuchy, że nie są już tak fajne, jak były kiedyś. Nie wiem, zobaczymy, jak to będzie, ale coś, jakiś akryl elastyczny na pewno. Odradzałbym szpachlowy, bo to na pewno popęka. Czy można najpierw przykleić wycięte paski z płyt GK, a potem na te paski płyty GK? A czy no, ja tak robiłem, jeżeli tam trzeba było się galancie odsunąć, gdzieś tam jakaś ściana była krzywa i tak dalej, to podklejało się jakieś tam kawałki płyt, tak? Ja nadal używam Den Braven 10-minutówkę. No i co? Jest ok? Nadal? Jesteś już zmęczony, kładź się. Wiesz co, no chyba widać po mnie, która jest, ile czasu trwa live. Godzina 49, może jeszcze 10 minut wytrzymam do tych dwóch godzin. Świetny jest, no. Pizza czy burger? Burger. Ja generalnie mam taką zasadę, że jem tylko to, co kiedyś miało oczy i głowę i krew. To jest najlepsze jedzenie.
Siemanko, byku, siemanko, siemanko. To będzie najdłuższe 10 minut. Zbyszek Rumnia, pozdrowienia. Pozdrawiam również. Czy używając Tooth Tape zawsze dokładasz akryl na finish? Wiesz co, ja dokładam akryl, bo mi jest tak wygodniej. Jeżeli chcesz się bawić i szpachlować sobie te narożniki, no to można to szpachlować też jakimiś tam szpachelkami na dwa razy, tak, wyrównać ten narożnik, szlifować i tak dalej, tak? Mi jest wygodniej zrobić akryl. Tylko że też weźcie pod uwagę, żeby po prostu nie nawalić po prostu tego akrylu nie wiadomo jak dużo, bo później wychodzą jakieś tam buły takie dziwne i tak dalej, i tak dalej. Lepiej po prostu no cieniuteńko i delikatnie tego akrylu i naprawdę wygląda to estetycznie. Tu jakie balony w ogóle. Jakie wałki do malowania co polecasz? Wiesz co, powiem ci tak. Dobrze mi się malowało wałkami Flugera. Także one są spoko, ale tak to ogólnie no Specter, Anza, też nie wiem, czy to w ogóle Specter jest jeszcze w sprzedaży, bo chyba coś się z tą firmą też tam zadziało. No dużo osób tym Musterem maluje, też są podobno bardzo dobre wałki, ja akurat nie malowałem Musterem nigdy. Ale no kwestia no upodobań. Czym przykleić lustro do płyt GK? Lustro, mój kolego sympatyczny, z tego co wiem, to szklarze przyklejają na silikon neutralny. Musi być silikon neutralny, dlatego żeby ci po prostu no, nie wyżarł tej powłoki lustrzanej. Tak mi się wydaje. Dobra, idę, już mnie tu wyganiacie spać. Kurczę, chyba faktycznie słabo wyglądam. Klienci preferują płatność gotówką czy przelewem? Wiesz co, zależy, jaki klient. Cieszmy się gotówką, póki jest, tak wam powiem, bo to może być też różnie. Kiedy następny live? Wiesz co, no raz w miesiącu chciałbym robić live, czyli wypadałoby na koniec marca, że będzie live'ik, ale no zobaczymy, może uda się jakoś tam wcześniej. Trzymaj się i powodzonka, tylko gotówka. No, a czy no wiesz, no to tylko gotówka. To też nie chodzi też o jakieś tam oszukiwanie czy coś takiego, tak? Ale no ogólnie jest tak, że jak nie będzie gotówki, no to będą wszystko wiedzieć, co kupujemy, gdzie jeździmy i tak dalej, nie? Także będzie słabo, jak nie będzie gotówki. No, gotówka daje nam taką swobodę i i wolność w pewnym stopniu, tak?
Polecasz tą gwoździarkę Dewalt DCN, czy odradzasz? Znaczy, wiesz co, no kurczę, no powiem tak, no jeżeli nie strzelacie jakoś tam mega dużo, nie przeszkadza wam waga i macie, i siedzicie w Dewalcie, bo ja też akurat kupiłem Golasa, tak, czyli bez tam akumulatorów i tak dalej, no to można sobie kupić tego Dewalta, no nie jest też taki zły, no tylko, że kurczę, no trzeba uważać na ten serwis, tak. Na pewno na siebie zarobi. Często na budowie robisz coś po cygańsku. A jak to się robi po cygańsku? W sensie jak? Bo ja nie wiem, jak to jest po cygańsku. Jeżeli chodzi o ten Knaufa, to jaka jest różnica między MP a MPL? MPL to oznacza lekki, czyli on jest po prostu na jakieś lżejsze kruszywo ma pewnie. To jest tynk, MP75L to jest tynk maszynowy lekki. Jakimi dyszami malować, jakie ciśnienie do Marka 7? Wiesz co, polecam ci dysze, no te zielone, tak? No dla mnie po prostu odkąd powstały te dysze zielone, to jest no, przełom, jeżeli chodzi o malowanie natryskowe, tak? One taką delikatną strukturkę zostawiają, fajnie też się tym ściany wychodzą. No i też wybaczają troszeczkę błędów, nie? Nagraj filmik, jak młodego ganiasz po wiaderko prądu. No to już Kamil nagrał filmik, jak po wiadro płyt do kleju ten biegał młody. Zresztą nawet gościnnie wystąpiłem na tym filmiku z Sebastianem Bochyńskim. Które tynki lepsze, cementowe, wapienne czy gipsowe? Wiesz co, no zależy gdzie i zależy, wiesz, lepsze pod jakim względem, nie? Do łazienek na pewno cementowo-wapienne bym polecał. Do takiego domu, w sensie no do innych pomieszczeń, no to gipsowe ja nie mam jakoś tam uwag, nie mam jakiegoś, nie wiem, awersji do tynków gipsowych czy coś. Proszę. Odnieś się do filmu odnośnie przerwy między wełną a membraną. Twierdzi pan, że musi być. Producenci ociepleń twierdzą, że to błąd i wełna musi dotykać membrany. A czy wiesz co, powiem ci, że nie wiem jacy producenci i nie wiem kto tak twierdzi, bo powiem ci tak, jakbyś sobie wejrzał na przykład na prezentację Rockwool i na przykład na firmy instruktażowe Rockwool, no to tam też są sznurki. W tych filmach, tak? I oni też sznurują. Powiem ci tak, rozmawiałem właśnie z kolegą dekarzem i powiedział, że to nie jest błąd danie sznurków. Nawet lepiej, jeżeli się daje sznurki, dlatego, bo membrana nie będzie wypchnięta do góry, tak? I po prostu robiąc jajkowatą membranę po łuku, woda będzie ściekać na kontrłaty, kontrłaty będą gniły. Także tak to wygląda. Producenci twierdzą, że to błąd. Dlaczego producenci twierdzą, że to błąd? Jeżeli dach jest otwarty dyfuzyjnie, nie jest paroszczelny, to co za różnica? To jest bez sensu, tak? Takie twierdzenie, że to błąd. Teoria o wywiewaniu ciepła z wełny i tak dalej, gdzieś tam też czytałem, no to jest w ogóle temat rzeka, tak? Ale moim zdaniem jak najbardziej to nie jest błąd.
Co sądzisz o płytach GK na ścianach z betonu komórkowego zamiast tradycyjnych tynków gipsowych czy cementowo-wapiennych? Wiesz co, no ja u siebie w domu akurat mam wszędzie płyty wyklejone na parterze, na ścianach murowanych, no i to jest, wiesz, no suche tynki, no to jest normalna technologia stosowana no gdzieś tam przy remontach, przy wykończeniach, także dla mnie jest ok. Ale no teoretycznie wolałbym tynki. Emil czy Aras? Nie wiem. Znaczy wiesz co, no, ja ogólnie nie oglądam, ale gdzieś tam coś zasłyszałem, że są jakiś jest konflikt, ale no pytanie, czy ten konflikt jest sztuczny, czy nie wiem, może pod wyświetlenia? Zrób niespodziankę, pozdrów mojego męża Karola z Torunia. Karol, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Karolu z Torunia. Minęło 10 minut, dobranoc Krzysiu. No tak, 2 godziny 01 live. No dobra moi drodzy, no to co, będę kończył powoli. Kurczę, może następnym razem zacznę około 19 chyba będzie lepiej, tak? Może godzinkę wcześniej w sumie, bo każdy już godzina 10, każdy widzę zrąbany, zresztą takie pogody są, a nie inne, że to ciśnienie jakoś może tak faluje, spada, jest niskie i chce się spać. Dobra, dziękuję moi drodzy, że byliście ze mną, miło było poczytać wasze pytania, wasze komentarze. Za miesiąc pewnie na live się widzimy. Dobra, kończę transmisję. Do następnych filmów. Na razie.